kawałeczek wiadomości, bo tutaj jest powiedziane, że Putinowi nie starczy dużo czasu, żeby Trumpowi wyjaśnić mu wszystko, gdy będą dzisiaj oko w oko rozmawiać w cztery oczy. Tak powiedział Kreml. ...na członków NATO, artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Co najmniej 10 egipskich żołnierzy, w tym pułkownik sił specjalnych, zginęło dzisiaj w wybuchu samochodu pułapki na wojskowym przejściu kontrolnym na północnym wschodzie Półwyspu Synaj. Zamachowiec samobójca wjechał w przejście prowadzące na teren wojskowy, a kilkudziesięciu pieszych zamaskowanych bojowników otworzyło ogień. Żadne z ugrupowań dotąd nie przyznało się do ataku. Słuchasz informacji TOK FM. Trzej mężczyźni odpowiedzą przed sądem za zorganizowanie nielegalnej zbiórki pieniędzy z okazji Światowych Dni Młodzieży w ubiegłym roku w Krakowie. Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Jak podała prokuratura, oskarżeni zebrali m.in. 3200 zł, a poza tym 46 euro, 48 pensów, 100 forintów, 13 koron czeskich i jedną koronę słowacką. W śledztwie nie przyznali się do winy. Grozi im od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Kolejne informacje TOK FM o 15.40. Pogoda. Na zachodzie i południu dzisiaj jeszcze może zagrzmieć. Burze z gradem możliwe są na Górnym i Dolnym Śląsku, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem, a także na terenie Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia. Jutro burze również w centrum i na północy. W niedzielę ma być już pogodniej. W większości regionów dość słonecznie i gorąco. We Wrocławiu, Katowicach i Krakowie w niedzielę do 28 stopni, a burze tego dnia możliwe jeszcze na Śląsku i w górach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM, Tomasz Stawiszeński w studiu, zaś dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog, Instytut Nęckiego, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Sergio Canavero, włoski neurochirurg, cokolwiek ekscentryczna postać, jak się wydaje, zapowiadał już od dawna, że zamierza dokonać przeszczepu głowy. To jest operacja niezwykle skomplikowana. Właściwie w świetle aktualnej wiedzy medycznej niemożliwa, no ale Sergio Canavero przekonuje, że ma jakiś tajny patent własny na to, w jaki sposób tę głowę przeszczepić i przygotowywał się do tego przez długi czas, ale przygotowania dobiegły końca i w tym roku jeszcze podobno w Chinach skądinąd, co nie jest tu bez znaczenia, taką operację ma zamiar przeprowadzić. Jest chyba jedyną osobą, która twierdzi, że coś takiego w ogóle jest możliwe. No to jest możliwe, czy jest niemożliwe? I co to właściwie znaczy przeszczep głowy? No tak, to zawsze można zacząć od słynnej maksymy, która nie wiadomo do końca od kogo pochodzi, że jak wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, to ktoś przychodzi, kto nie wie, że coś jest niemożliwe i to robi. No tak, tak? To prawda. Jest takie powiedzenie. Mam parę takich przypadków. Dokładnie, natomiast tutaj obawiam się, że na tyle jest to już przegadany temat, że jeżeli ma tajny patent, to niech pokaże. To jest... Ale on nie chce pokazać, bo się boi, że wtedy ktoś inny zrobi pierwszy, a on chce być pierwszy. No i to jest jak gdyby jedna z podstawowych flag, które często tutaj rozmawiając na temat różnych dziwnych metod terapii czy stwierdzeń, już tam się podnosi ta czerwona flaga, że właśnie ktoś ma coś ukrytego, nie chce pokazać, bo nie. To nasi nauka tak nie działa. Ulubieni autorzy ze strony Science Based Medicine, zresztą lekarze, naukowcy, używają takiego określenia Brave Maverick Doctor na kogoś takiego. Tak. Dzielny, niezwykle po prostu taki rzutki naukowiec, który... Walczący ze skostniałym systemem. Walczy z systemem. Tak. No tutaj chyba nie jest to ten przypadek. Obawiam się, że to jest troszeczkę przypadek... Być może troszeczkę, no nie wiem... odjechania, ucieczki jakichś funkcji umysłowych, bo de facto jest on utytułowanym chirurgiem, natomiast no, zadanie, na które się porywa, jest uznawane za póki co niewykonalne. Podobno nie było, nie jest to postać jakaś, nie wiem, niezwykle wybitna i z ogromnymi zasługami dla
neurochirurgii. Podobno właściwie co on tam przed 2013 rokiem, kiedy ogłosił, że przeszczep głowy zamierza przeprowadzić, robił, to tak do końca nie wiadomo, no bo jakimiś złotymi literami w historii neurochirurgii się do tamtego czasu w każdym razie nie zapisał. Tak znikąd się pojawił ten Sergio Canavero, właśnie z tym projektem niezwykle ambitnym, który polega po prostu na tym, że się bierze głowę i tę głowę się instaluje na innym ciele. Na innym ciele. No dobrze, to możemy ten fenomen rozebrać od kilku kątów, od kilku spojrzeń. Możemy po pierwsze na to popatrzeć jako właśnie na fenomen ogólnonaukowy, tak? Czyli na razie nie wchodzimy jeszcze w technikalia, czy to jest rzeczywiście możliwe, czy biologia na to pozwala, czy współczesna medycyna i neuroscience mówi, że okej, to jest możliwe. Na razie popatrzmy sobie to od strony takiej publicznej. No i tutaj wydaje mi się, że niestety jest to przypadek no, takiego skoku na popularność. Tak? On po prostu według mnie chce ugrać coś na tej popularności, na rozgłosie. Były nawet podejrzenia, że być może to jest coś w rodzaju kompanii gry komputerowej, która miała de facto mieć jakiś taki element. Czyli że to jest po prostu jakaś PR-owa historia i nikt nikomu tej głowy przeszczepiać tak naprawdę tak jest, nie będzie. Tak jest, że chodzi tutaj, generalnie chodzi tutaj o PR. Znaczy, takie były podejrzenia, że chodzi tutaj całkowicie tylko wyłącznie o PR. On miał swoje pewne osiągnięcia, ponieważ wcześniej miał takie osiągnięcia, mianowicie wszczepił stymulator podobny do stymulatora rozrusznika serca osobie pogrążonej w śpiączce. Udało mu się w ten sposób za pomocą tej stymulacji wybudzić tę osobę, więc to nie możemy powiedzieć, że zupełnie się wziął znikąd. Bo jednak był chirurgiem, miał pewne osiągnięcie. Natomiast nie miał żadnych właśnie tego typu szczególnych osiągnięć w transplantacji. W transplantacji w szczególności chociażby na prawie rdzenia kręgowego. Bo de facto to jest, do tego się sprowadza cała ta procedura. Do jakiegoś stopnia przywrócenia funkcjonalności przeciętemu rdzeniowi kręgowemu. I tutaj, no tu był akurat nieznany, więc to jest, jakbyśmy mogli taką tabelkę zrobić sobie i kłaść sobie punkty na czy to prawda, czy fałsz, to niestety tutaj wydaje mi się, że to jest fałsz. Z innej strony jeszcze patrząc na ten problem, no to naukę robimy trochę inaczej. To znaczy najpierw de facto trzeba pokazać, że coś działa, potem trzeba pokazać swoją kuchnię, potem trzeba właśnie pokazać innym naukowcom, którzy potrafią zreplikować daną rzecz. I dopiero potem idziemy z tym do prasy naukowej, a dopiero potem idziemy do szerokiej publiczności. No, tu zostało to zupełnie zrobione od drugiej strony. To zawsze przypominam taką pracę pana doktora Tabakowa, który akurat w Polsce, we Wrocławiu, dokonał pewnej częściowej regeneracji rdzenia kręgowego i tam dokładnie ta droga była zachowana. To znaczy oni najpierw mieli pacjenta, pacjent był poddany procedurze, te wyniki tej procedury i to, jak to się robi, było wszystko publicznie dostępne, każdy mógł to sobie zweryfikować. Oczywiście nie był w stanie, ponieważ to był opis jednego przypadku, więc trzeba by mieć pacjenta, który dokładnie ma tak samo rdzeń kręgowy przecięty. Ale jak gdyby oni nie ukrywali swojej kuchni, pokazywali tę kuchnię, następnie pacjent był poddany ocenie neurologicznej przez niezależny zespół, czyli ktoś inny, ktoś z zewnątrz stwierdzał, że rzeczywiście procedura zadziałała, dopiero to publikowali w postaci publikacji naukowej z pełnym opisem procedury, a dopiero potem poszli do prasy popularno-naukowej, gdzie można było nagłośnić tego typu doniesienie. I według mnie to jest prawidłowa droga do komunikacji naukowej. Trzeba mieć pewność, że coś działa, że działa w tym zakresie, który pokazujemy. Natomiast nie to, że ktoś sobie siada, wymyśla, no to ja jutro przeszczepię głowę, więc sobie lecę do wszelkich mediów, poszumię, potem zniknę, potem znowu za dwa lata poszumię, zbiorę jakieś pieniądze, znowu zniknę. Szlak tutaj medialny i informacyjny według mnie jest, no wskazuje na nieuczciwe postępowanie. No, nie ma żadnych udokumentowanych tego typu analogicznych operacji przeprowadzonych na, nie wiem, szczurach czy małpach, no bo taka jest w tym przypadku, jakkolwiek źle reagowaliby na to obrońcy praw zwierząt, zwyczajowa ścieżka, że w momencie, kiedy się no, pracuje nad opracowaniem jakiejś, no, wypracowuje się jakąś trudną technikę, którą ma się zamiar zastosować w odniesieniu do ludzi, no to na początku się dokonuje różnych prób
i ćwiczeń właśnie na zwierzętach, na szczurach, na małpach. Jest udokumentowana jedna taka próba operacji na rezusie przeszczepienia głowy, no ale nie powiodła się ta operacja. Po kilku chyba dniach to zwierzę zmarło. Jeden z współpracowników Sergio Canavero, chiński doktor, który jakoś z nim kooperuje, no bo ta operacja ma być przeprowadzona w Chinach właśnie. Nawiasem mówiąc, dlaczego w Chinach, to ja cię jeszcze o to zapytam, bo Chiny to też pod tym względem tego całego biznesu medyczno-farmaceutyczno-badawczego jest miejsce specyficzne pod wieloma względami. W każdym razie ten chiński współpracownik Canavero opublikował tak doniesienie, taki tekst, w którym relacjonował eksperyment z zastosowaniem tych metod, które mają być zastosowane na człowieku w tym roku przez Canavero właśnie, dokonany na szczurach, gdzie podobno jakaś część z tych szczurów, którym przeszczepiano głowy, przeżyła i miała się dobrze, ale nikt tych szczurów jako żywo nie widział z tymi dosztukowanymi głowami i czy to jest prawda, czy to jest fikcja, to do końca nie wiadomo. W każdym razie no, cały ten zwyczajowy tor, jakim idzie się w takim przypadku, został tutaj faktycznie zupełnie zaburzony i to już samo w sobie chyba powinno budzić wątpliwości, bo niewątpliwie jest tak, że mam do czynienia z człowiekiem, który bardzo lubi organizować wokół siebie uwagę i chce uchodzić za takiego niezwykle ekscentrycznego medycznego celebrytę. Zapowiada jakieś niesamowite rzeczy, ale właściwie poza tym, że będzie ciął rdzeń kręgowy diamentowym ostrzem, to nic nie wiadomo. Znaczy no, z tymi szczurami, no akurat oryginalna praca, wręcz jej abstrakt, to brzmi dla mnie kuriozalnie. To było opublikowane w czasopismach tak zwanych z otwartym dostępem. Ja generalnie nie jestem przeciwko tego typu czasopismom, ale na nie trzeba uważać, bo niestety nie są recenzowane. Nie. Są. Z otwarty dostęp wcale nie zakłada braku recenzji i są czasopisma z otwartym dostępem, które są bardzo dobre i mają bardzo ścisłe środowisko recenzyjne. Natomiast niestety w tej samej klasyfikacji są tak zwane predatory journals, czyli takie, które opublikują, wyglądają pięknie, opublikują wszystko za drobną opłatą. I tutaj akurat no, nie zdążyłem sprawdzić konkretnie tego czasopisma, w którym to było opublikowane, natomiast sam abstrakt brzmiał bardziej jak no właśnie hura optymizm, w sensie w końcu żeśmy raz na zawsze zamknęli usta krytykom, zrobiliśmy coś, są szczury, one coś tam robią, natomiast nie ma tego sedna, jak to było zrobione, ile było zrobione, co to znaczy przywrócona sprawność, także troszeczkę właśnie za bardzo taki hura optymizm, propaganda versus no taka rzetelna informacja naukowa. Także no niestety wygląda mi to na chucpę medialną. No, tak jak mówię, cała ta ścieżka komunikacji naukowej, która oczywiście szwankuje w bardzo wielu przypadkach, bo no, każdy by chciał łyknąć troszeczkę sławy i być zapraszony przez media. Natomiast no tutaj wydaje mi się, że to jest no, bezpodstawne. To jest tutaj bezpodstawne. I to, co powiedziałeś o tym, że tutaj w przypadku takiej procedury no musi być ta weryfikacja na wielu innych poziomach, czyli dokładnie stuprocentowo skuteczna procedura w przypadku na przykład gryzoni, potem u wyższych gatunków. Przy czym oczywiście tu zawsze trzeba pamiętać, że niestety nie wszystkie procedury, które działają w szczególności właśnie na tym wyższym poziomie organizacji niemolekularnym, są powtarzalne u myszy i u szczurów. Akurat w przypadku restytucji rdzenia kręgowego, no są pewne podstawowe różnice pomiędzy gryzoniami a człowiekiem. Jakie na przykład? Chociażby to, że tak zwany generator rdzeniowy, czyli coś, co powoduje naprzemienną lokomocję, jest zlokalizowany właśnie u gryzoni. W rdzeniu kręgowym u ludzi już tego najprawdopodobniej nie ma, w związku z tym dużo trudniej przewrócić prawidłową funkcjonowanie lokomotoryczne. Doktor Paweł Boguszewski jest Państwa gościem. Informacje przed nami. Po informacjach do tej rozmowy wrócimy. Popołudnie Radia Tok FM. Macie się w czym umyć?
Ze studni wodę i nawet szkoda, co rozmowa. Wiaderko to dna dotyka. Ciężko jest, ciężko. Reporterzy, jest to największa budowa militarna, jaka kiedykolwiek powstała. 200 hektarów podziemnego miasta. Opozycja cała, wszyscy posłowie wstali, zaczęli machać konstytucją, wykrzykując konstytucja, konstytucja. Reporterzy, mieliście wątpliwości? Pojawiają się wątpliwości, bo to nie jest możliwe, żebyśmy każdy jeden samorząd mogli dofinansować. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj. Reporterzy @tok.fm, aby zrozumieć. Reklama. Teraz w Saturnie rozdajemy Frugo. Na przykład do depilatora Brown z 12 dodatkami do golenia na sucho i na mokro za 799 zł dostaniesz aż 45 butelek naowocowanego Frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral dostępny w aptece oraz na stronie www.ortoveral.pl. W lipcowym Avanti, miejscu safari, czyli styl rodem z sawanny, 50 propozycji najmodniejszych spódnic na lato oraz stylizacje z falbanami w roli głównej. W prezencie dla czytelniczek 30% zniżki na e-obuwie. Avanti, już w sprzedaży, nie przegap. Miau, czy kotek miau? Co byś, kotku, chciał? Chciałbym pastę odkłaczającą Revetia Sierść, dostępną w Rossmanie. Składniki pasty Revetia korzystnie wpływają na kondycję sierści oraz zapewniają prawidłowy stan skóry. A do tego Revetia działa odkłaczająco. Z Revetią każdy kot wygląda pięknie i zdrowo. I na piękną sierść co kotek dostanie? Pastę Revetia Sierść, kupioną w Rossmanie. Mamo, tato, kupuj mi lato! Tylko z nami dziecko leci całkowicie gratis. Już dziś rezerwuj rodzinne wakacje z biurem podróży Sun and Fun Holidays. www.sunfun.pl. Liczba miejsc ograniczona. Jako dietetyk zapyta, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłem pani ProLiver. Dokładnie. Suplement diety ProLiver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując ProLiver uzyskuje pan podwójną korzyść. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Idealne lato. Wypad na weekend crossoverami Renault. Albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane. A może po prostu ja, Renault Clio i miasto nocą. A ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3x30. Zyskaj aż 10% z ceny samochodu. Bez wątpienia takie lato tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Magazyn Dziecko poleca rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym specjalne wydanie Psychologia. Znajdziecie w nim m.in. odpowiedź na pytanie, jak wychować dziecko na szczęśliwego człowieka. Magazyn w kioskach od 18 maja. Kiedyś bolnuk i żylaki to był dla mnie duży problem. Już nie jest. Odkąd stosuję Diohespan Max z maksymalną dawką, nie zmienię Diohespanu na nic innego. Dodatkowo badania potwierdzają, że użytkowniczki Diohespanu nie muszą rezygnować z aktywności fizycznej. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Diosmina 1000 mg w jednej tabletce. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 15.40, Elżbieta Mazur, zapraszam. Niemal pół tony waży niewybuch znaleziony przy budowie ulicy Ciałkowskiego w Białymstoku. Saperzy zajmą się usunięciem niebezpiecznego znaleziska w niedzielę. Ewakuacja obejmie mieszkańców 60 ulic w mieście i 45 ulic w sąsiednich miejscowościach. Jak dowiedział się reporter TOK FM, ewakuowanych może być nawet 10 tysięcy osób. O szczegółach w informacjach o 16.00.
Rada Społeczna przy Komisji do Spraw Warszawskiej Reprywatyzacji wydała swoją opinię w sprawie zwrotu nieruchomości przy Twardej 8 i 10. Zdaniem zespołu w tej sprawie instytucje państwowe nie wykonywały swoich działań i wykazały się niekompetencją. Rada Społeczna skrytykowała też prezydent Warszawy za nieobecność na rozprawach przed Komisją Weryfikacyjną. Członek Rady Oskar Hejka. Pani prezydent traci szansę wyjścia z twarzą z afery związanej z dziką reprywatyzacją. Mogłaby przejść na komisję, przedstawić swoją wersję wydarzeń, pomóc komisji w wyjaśnieniu tego wszystkiego, co się działo przez te ostatnie lata w Warszawie. No jednak wybrała inną drogę. W przyszłym tygodniu komisja weryfikacyjna wyda decyzję w sprawie zwrotu nieruchomości przy Twardej 8 i 10. W piątek zacznie badać kolejną sprawę, tym razem działki przy Chmielnej 70. ABW zatrzymała kolejne 4 osoby w sprawie wielomilionowych wyłudzeń VAT. Funkcjonariusze katowickiej delegatury zatrzymali prezesa zarządu jednej z poznańskich firm, a także 3 osoby organizujące, finansujące i kontrolujące cały proceder. Jedna z nich na stałe mieszka w Niemczech. Sprawa dotyczy wyłudzeń podatku w ramach obrotu metalami nieżelaznymi, a chodzi o wyłudzenia VAT-u na kwotę ponad 53 milionów złotych. Gdańsk wspomoże wojewodę pomorskiego w obsłudze pracodawców zatrudniających cudzoziemców. 10 dodatkowych osób wytypowanych przez Gdański Urząd Pracy bez przedziałania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Iwona Wyciślok. Pracodawcy z Pomorza pilnie potrzebują pracowników. Na lokalnym rynku ich brakuje, więc coraz częściej występują do wojewody o wydanie zezwolenia na zatrudnienie obcokrajowców. Wniosków jest jednak tyle, że czas oczekiwania na stosowne zezwolenie wydłuża się nawet do kilku miesięcy. Teraz ma się to zmienić. Urzędy miasta i wojewódzki zawarły porozumienie w tej sprawie. Gdański Urząd Pracy przygotuje i przeszkoli 10 bezrobotnych pań. Kobiety zostaną zatrudnione na pół roku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Prace mają rozpocząć się w najbliższy poniedziałek. Wynagrodzenie częściowo będzie pokrywał Urząd Pracy. Trójmiasto, Iwona Wyciślok, TOK FM. Więcej doniesień z kraju i świata na tokfm.pl. Pełne wydanie informacji o 16. Pogoda. Na zachodzie i południu dzisiaj jeszcze może zagrzmieć. W Wielkopolsce miejscami już pada. Burze z gradem możliwe są wieczorem i w nocy. Na Górnym i Dolnym Śląsku, w Świętokrzyskiem, Łódzkiem, na terenie Wielkopolski, Małopolski i Podkarpacia. Nocą wszędzie może przelotnie padać. Na termometrach tej nocy od 10 stopni w Białymstoku do 16 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie Radia TOK FM. 15:44, popołudnie Radia TOK FM. Tomasz Stawiszyński w studiu, cały czas dr Paweł Boguszewski. Raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry ponownie. O przeszczepie głowy, którego ma zamiar dokonać włoski neurochirurg Sergio Canavero, rozmawiamy. No, powiedziałeś sporo o tym, że wiele wskazuje na to, że mamy do czynienia z przede wszystkim akcją PR-ową i że zbyt wiele jest tutaj znaków zapytania, niedopowiedzeń i różnych dziwnych aspektów, sposobów, w jaki Canavero o tym, co ma zrobić, informuje, czy raczej nie informuje. No ale pomówmy może teraz o kwestiach technicznych po prostu. Co należałoby spełnić, jakie warunki należałoby spełnić, żeby taki przeszczep głowy stał się możliwy? No to jeszcze możemy dorzucić coś pomiędzy jednym a drugim, mianowicie no nie chce się pod tym podpisać żadna instytucja, tak naprawdę. No tego typu procedur, nawet doświadczeń na zwierzętach, nie da się zrobić w powietrzu czy samemu. I to jest też jeden z takich właśnie przyczynków, że to nie do końca jest sprawa jasna, to to, że tak naprawdę projekt nie jest afiliowany przy jakiejś instytucji naukowej, która się tego typu badaniami zajmuje. On raczej sobie właśnie lata pomiędzy Włochami czy Rosją, gdzie miał być pierwszy pacjent poddany właśnie tego operacji. Ale ten pacjent podobno jednak nie będzie. A teraz Chinami, gdzie właśnie ma być tym pierwszym pacjentem jakiś Chińczyk. W związku z tym to też wskazuje na to, że instytucje, które de facto, gdyby to było możliwe, bardzo chętnie by chciały w takich badaniach wziąć udział, bo to jest, gdyby to się udało, to jest to ogromny przełom. Natomiast jakoś naukowcy z tych instytucji nie palą się do współpracy. A no, te właśnie lata takich samotnych tych geniuszy raczej już odeszły w niepamięć. Teraz naukę robi się raczej w dużych zespołach.
Zwłaszcza tak trudne przedsięwzięcie. Nawet to, co wcześniej było pokazywane, ile to będzie kosztować, ile będzie ludzi, no dla mnie to jest troszeczkę tak na wyrost, tak? Dzielenie skóry na niedźwiedziu. Jeszcze nie wiemy w ogóle, czy to jest, czy wyjdzie, nie mamy tego najważniejszego dowodu właśnie na modelach zwierzęcych, ale już wiemy dokładnie, ile to będzie kosztować. No, dosyć dziwne. No dobrze, ale przejdźmy do tego, dlaczego powiedziałem, że to może być bardzo trudne technicznie, bo trzeba pamiętać, że rdzeń kręgowy nie jest pęczkiem kapli. Nie jest? Nie jest. Tam też są komórki soda szara, czyli komórki chociażby na przykład motoneurony poruszające poszczególnymi częściami naszego ciała. I te komórki muszą być unerwione, czyli włókna idą zstępujące z góry z mózgu. W związku z tym rdzeń kręgowy jest częścią centralnego układu nerwowego, czyli tak naprawdę musimy w przypadku takiego przeszczepu połączyć dwa osobne układy nerwowe. I po pierwsze, będzie duża niezgodność chociażby na poziomie immunologicznym, czyli odrzucenie przeszczepu, gdzie dwie pule neuronów muszą ze sobą się dogadać. No bo te neurony nie poznają tych innych neuronów i zobaczą, że to nie jest problem. Zaraz, to nie jest moje ciało. Bo... Znaczy z neuronami to nie jest o tyle problem, bo neurony są dosyć pod tym względem, można powiedzieć, tolerancyjne. To znaczy dzięki temu możemy przeszczepiać na przykład kończyny. Te fantastyczne przeszczepy, chociażby twarzy, które w ciągu ostatnich lat się dokonały, to pokazują, że właśnie ten układ nerwowy jest w stanie przejąć na własność przeszczepiony fragment ciała. Tylko że trzeba pamiętać, że układ nerwowy biorcy musi przerosnąć tą kończynę, czy twarz, czy fragment przeszczepiony od dawcy. Czyli to nie jest tak, że na tym etapie łączymy układy nerwowe i nagle końcówki nerwów, które były na przykład w dłoni, one nagle zaczynają działać z nerwami, które były u osoby, która tą dłoń ma przeszczepioną. Nie, to jest układ nerwowy biorcy musi wrosnąć do właśnie takiego narządu i oczywiście łączy się nerwy, dzięki temu te komórki nerwowe, aksony mogą rosnąć wzdłuż starych połączeń, tylko że te stare połączenia się degenerują, czyli tworzą się nowe połączenia, co trwa bardzo długo, dlatego właśnie konwalescencja po tego typu przeszczepach to są miesiące, nawet lata. Tutaj próbujemy połączyć praktycznie wejście do tego układu nerwowego, czyli samą górę rdzenia kręgowego i przerośnięcie tych nerwów biorcy, czyli głowy, do najdalszych fragmentów ciała, właśnie tego ciała danego przez dawcę, wydaje się być praktycznie niemożliwe. To by bardzo długo trwało. Czyli tutaj musi się stać bardzo szybko. Nie, to znaczy, gdybyśmy umieli podtrzymać na życiu to ciało, które nie jest sterowane impulsami nerwowymi przez dłuższy czas, to teoretycznie by się to dało zrobić. A jesteśmy w stanie? Wydaje mi się, że nie. Nie w przypadku podłączenia pod głowę innej osoby, bo to ciało musiałoby praktycznie samo żyć przez jakiś czas, nie będąc sterowane przez właśnie ośrodki mózgowe. To, co mówi Canavero, że to się da zrobić. Znaczy, po pierwsze oczywiście z samym układem immunologicznym damy sobie jakoś radę. Twierdzi, że da radę utrzymać te neurony, które są w rdzeniu kręgowym poniżej przecięcia przy życiu, że nie będą odrzucone, nie będą zaatakowane. Natomiast to, co właśnie twierdzi, że się da, ale na co jeszcze według mnie nie ma żadnego dowodu, to jest to, że jak przetnie ten rdzeń kręgowy bardzo cienkim diamentowym ostrzem, to kiedy połączy te dwa rdzenie, zastosuje odpowiedni klej, który potrafi skleić ściany komórkowe, to te komórki nagle zaczną działać razem. De facto chce połączyć w jedną komórkę dwie różne komórki. Czyli chodzi o to, że ciało komórki, które na przykład porusza ręką jakiegoś motoneuronu tak zwanego wyższego, czyli tego, który siedzi sobie w naszej korze mózgowej, nagle będzie przecięty w połowie i otrzyma końcówkę, czyli akson od biorcy. I że to ma działać. No według mnie jest to, dopóki nie będziemy właśnie w stanie na przykład połączyć nerwów, chociażby w przypadku przeszczepu w dłoni, tak, żeby te dwie części komórki zaczęły działać wspólnie, to raczej jest to ciężkie do wykonania. Po drugie, nawet jeżeli by się udało w jakiś sposób
utrzymać te odcięte aksony, te końcówki nerwowe przy życiu, to jak zapewnić to, że trafimy odpowiednim w odpowiednie. Oczywiście nasze ciało jest bardzo plastyczne, układ nerwowy jest bardzo plastyczny. Może nastąpić przebudowa pewnych map korowych, czyli jeżeli ten kabelek podłączony byłby troszeczkę gdzieś, nie wiem, nie tak jak trzeba, to mózg po jakimś czasie się nauczy nowej konfiguracji. Tylko no, pytanie jest, czy to w ogóle jest możliwe, tak? Według mnie póki co nie. To znaczy przycięty akson degeneruje od przecięcia wzdłuż do samej końcówki i komórka, która chce wejść w to miejsce, musi odrosnąć z powrotem od miejsca przecięcia aż do swojego połączenia. W związku z tym no, jest to dosyć... No tutaj jakbyśmy chcieli, nie wiem, przeciąć kabel transatlantycki, telefoniczny, a potem złożony, no nie wiem, z kilku milionów światłowodów, a potem po prostu go zetknąć i zlepić. Tak, będąc pewnym, że każde dokładnie włókienko trafiło na swoje miejsce. Przy czym trzeba pamiętać, że każdy układ nerwowy jest troszeczkę inny. To znaczy przebieg szlaków nerwowych w naszym rdzeniu kręgowym jest oczywiście determinowany genetycznie, jest w miarę podobny, ale już konkretne komórki mogą się różnić swoją lokalizacją, bo nie ma dwóch jednakowych układów nerwowych. W związku z tym to jest ten taki problem, już to jest de facto kwintesencja tego problemu. Czy jesteśmy w stanie połączyć dwie komórki od dwóch różnych ludzi, tak żeby te komórki dalej tworzyły jedną całość i działały w miarę w podobny sposób, przede wszystkim przeżywając. Natomiast rzeczywiście te inne problemy, które są po drodze, czyli układ immunologiczny, jest to jakoś do obejścia teoretycznie. Nie ma tutaj, można powiedzieć, zakazu biologicznego. No może ewentualnie jest problem też z tym utrzymaniem tego organizmu podczas przeszczepu, ale to też powolutku techniki schładzania ośrodkowego układu nerwowego, no to tam nie ma tego takiego... Tutaj to schłodzenie musi tutaj zostać zastosowane. Nie? Jak najbardziej, tak, ale to już się stosuje w miarę rutynowo, więc z tym nie ma problemu. Natomiast no to jest... Największy problem jest właśnie z tym połączeniem. To znaczy, jak nasadzić jeden rdzeń kręgowy na drugi rdzeń kręgowy i zapewnić, żeby on całkowicie prawidłowo funkcjonował. No według zapewnień Sergio Canavero to powinno być od razu. Tak? Czyli nasadzamy jedno na drugie i teoretycznie praca powinna być podjęta w ciągu, według niego, dosłownie godzin albo i dni. Niech pokaże, że to się da zrobić. No ale z drugiej strony, z tego co mu, no będzie tam jakiś człowiek, który takiej operacji ma zostać poddany, to prawdopodobnie będzie obywatel Chin, no bo w Chinach ta operacja, dlatego w Chinach, że nigdzie indziej nikt nie wyraziłby zgody, żeby coś takiego zrobić, a w Chinach, proszę bardzo. Wydaje mi się, że tak. To będzie, bo chciałem tylko powiedzieć, bo dwie wypowiedzi połączyłem w jedną. Bo chciałem powiedzieć, że no, z tego co mówisz, to ten człowiek będzie właściwie skazany na śmierć. To znaczy, to będzie taka tylko bardziej, powiedziałbym, wysublimowana forma eutanazji, to co się z nim stanie. No bo ostatecznie, chyba że jakiegoś asa w rękawie ukrywa Canavero, o którym nie wiemy, no ale z tego co mówisz, no to na stan wiedzy współczesnej nauki, no to jest po prostu niewykonalne. Jak już się tę głowę, za przeproszeniem, obetnie, no to do widzenia, to koniec. Obawiam się, że jeżeli by coś takiego zaszło i będzie operacja przeprowadzona, to będzie to, w myśl starej zasady, operacja się udała, pacjent zmarł. Tak? Natomiast wracając do tych Chin, to jest kwestia tutaj etyki, bo trzeba pamiętać, że badania są konsultowane, wręcz są zezwalane pod kątem etycznym, nie tylko i wyłącznie te, które dotyczą procedur na ludziach, ale też jeszcze nawet ściślej te, które dotyczą procedur na zwierzętach. W związku z tym nawet wykonanie pewnych operacji, nawet te operacje, które były właśnie robione na szczurach, one już były robione na właśnie w Chinach, ponieważ no, obawiam się, że większość komisji etycznych w Europie by się na coś takiego nie zgodziła. I tutaj nie chodzi o blokowanie badań naukowych. To chodzi raczej o to, że no jeżeli 95% naukowców mówi, że coś się nie uda, a wnioskujący nie jest w stanie udowodnić, że jednak ma rację, że to się uda, no to uznaje się, że to są raczej badania, które nie prowadzą do niczego. W związku z tym nawet na teoretycznie braciach bardzo mniejszych, czyli szczurach i myszach, można nie uzyskać zezwolenia na takie badania. I słusznie.
Dr Paweł Boguszewski, neurofizjolog Instytutu Nęckiego, Polska Akademia Nauk. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Informacje przed Państwem. Popołudnie Radia TOK FM. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów posłów jest za, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wybory parlamentarne za nami. Na kolejny jeszcze poczekamy. Ale politycy wciąż dokonują wyborów w naszym imieniu. I o tym rozmawiam z nimi w moim programie. Wybory w toku. Prosilibyśmy o 10 minut możliwości poinstruowania nowych posłów przez doświadczonych posłów, jak wykonać tą skomplikowaną bardzo procedurę. Bo wybory są zawsze w TOK FM, w niedzielę po 10. Do usłyszenia, Dominika Wielowiejska. Reklama. Jest coś w lodówce, Reneuszu? Frugo. A to w piekarniku? To frugo. Wszędzie frugo? Mówiłeś, że mam je dodawać do AGD. Za każde wydane 200 zł dajemy 15 butelek. To prawda. Teraz w Saturnie rozdajemy frugo. Na przykład do pralki Slim Electrolux z silnikiem inwerterowym, 6 kg, klasa A+++ za 1549 zł dostaniesz aż 105 butelek neowocowanego frugo. Sprawdź na saturn.pl. Saturn, technologia tak ma. Są naśladowcy. Są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana. Najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Rozstałeś się z papierosami, a kaszel palacza pozostał. Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Sięgnij po Detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny Detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan, uwolnij się od kaszlu. Rzutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Straszaku, ruszaj na syrenie! Startuje akcja Kasz Pragnienie! Ale nie piano, proszkiem, kocem, pragnienie latem! Kaś owocem! Bo z ryneczku Lidla owoce i warzywa są pyszne i świeże. Teraz soczyste brzoskwinie w ekstracenie 2,99 za kilogram, a cukinia aż 62% taniej. Tylko 1,89 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. 4 dni okazji z kartą Lifestyle w drogeriach Superfarm. Tylko do niedzieli 9 lipca szampony, odżywki, maski do włosów oraz kosmetyki do oczyszczania i do makijażu twarzy aż 40% taniej w Superfarm. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Codziennie nasze stopy narażone są na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po kosmetyk Stepper. Aerosol Stepper skutecznie pielęgnuje i chroni skórę. Do tego łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Stepper. Idealne rozwiązanie dla stóp narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Weekendy są super! A zwłaszcza w Tesco. Złap weekendowe super oferty. Już teraz ciesz się z soczystością arbuza za złoty 29 za kilogram. Sięgnij też po kajzerki Tesco. 10 sztuk za 2 złote. Aż do niedzieli. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Poczuj lato. Eksploruj świat z nową Hondą. Tylko tego lata. Tylko do końca wakacji. Honda CR-V z rabatem 5000 zł. A nowa Honda Civic z dynamicznym silnikiem 1.0 Turbo z ubezpieczeniem gratis. Nie przegap tej oferty. Wybierz swoją Hondę już dziś. Sensacyjne lato w Peugeot. Tylko teraz ubezpieczenie za 0,99% na wybrane modele samochodów osobowych. Zapraszamy do salonów Peugeot. Nie ciubasy nam na grilla nigdy nie zabraknie. Nigdy. Wszystko na grilla w Żabce. Na przykład kiełbasa śląska Tarczyński. Wielosztuka 2 x 310 gramów za nie więcej niż 11 zł. Żabka. Mały, wielki sklep. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Piątek, 7 lipca, 16. Informacje TOK FM. Elżbieta Mazur.
160 rannych policjantów, 60 zatrzymanych osób. Policja w Hamburgu ściąga dodatkowe siły do zabezpieczenia szczytu G20. Więcej policyjnych patroli wokół meczetu w Poznaniu po pogróżkach dla miejscowego imama. Ogromna bomba z czasów wojny odnaleziona w Białymstoku. Miasto przygotowuje ewakuację kilku tysięcy mieszkańców. Szef policji w Hamburgu Ralf Meyer poinformował, że sytuacja w mieście trochę się uspokoiła. Zastrzegł jednak, że wieczorem władze spodziewają się kolejnej fali protestów. W Hamburgu obraduje szczyt G20, który ściągnął tysiące demonstrantów. W wielu punktach miasta doszło do blokad ulic. Grupy antyglobalistów wsiadały i kładły się na ulicach, paraliżując ruch samochodów. W okolicy centrum targowego, gdzie odbywa się szczyt G20, protestujący ustawili betonowe zapory. Policja użyła armatek wodnych. W mieście podpalane są samochody, opony i kosze na śmieci. Nad miastem unoszą się kłęby czar. Straż pożarna wzywana była do południa do ponad 150 pożarów. Liczba rannych policjantów wzrosła do 160. Dotąd policja zatrzymała 60 osób. Podczas szczytu G20 w Hamburgu odbywa się wiele pokojowych demonstracji na jeziorach w mieście przeciwko wycofywaniu się Stanów Zjednoczonych z porozumienia klimatycznego. Protestuje Greenpeace. Były ksiądz Jacek M. oskarżony o nawoływanie do nienawiści. Zdaniem śledczych Jacek M. nawoływał do nienawiści wobec Żydów i Ukraińców podczas manifestacji zorganizowanej w ubiegłym roku na rynku we Wrocławiu. Akt oskarżenia w tej sprawie został już wysłany do wrocławskiego sądu. Po pogróżkach, które dostawał poznański imam Józef Hadid, będzie więcej policyjnych patroli wokół meczetu i muzułmańskiego centrum kulturalno-oświatowego. Taką decyzję podjął komendant poznańskiej policji po spotkaniu z imamem, który opisywał, w jaki sposób ktoś grozi mu śmiercią, jemu i jego rodzinie. O szczegółach Karol Kański. Józef Hadid zaczął dostawać telefony i SMS-y z pogróżkami o tym, gdy w internecie pojawił się zmanipulowany film, w którym imam miał rzekomo nawoływać do nienawiści. Kryminaliści rozpowszechniają takie filmiki albo moje zdjęcie w portalach internetowych i wyślą dla mnie takie groźby o śmierci dla moich dzieci, dla mnie. To jest wyjątek według mnie, to jest wyjątek. Policja groźby kierowane do imama potraktowała poważnie, potwierdza młodszy inspektor Andrzej Borowiak, i zdecydowała, że jego meczet będzie mocniej chroniony. Regularnie tam będą pojawiać się patrole policyjne, które będą sprawdzać, czy wszystko jest w porządku i czy tam jest bezpiecznie. Ja zaufam policji. Dodaje Józef Hadid. Funkcjonariusze wszczęli też śledztwo w sprawie pogróżek kierowanych pod adresem muzułmanina i zamieszczanych w internecie obraźliwych dla niego treści. Poznań, Karol Kański, TOK FM. Nie 7, jak początkowo szacowali urzędnicy, a nawet 10 tysięcy mieszkańców Białegostoku i wsi gminy Supraśl będzie w niedzielę ewakuowanych. Muszą opuścić domy na czas usuwania odnalezionej właśnie niemieckiej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej. Marcin Witkowski. Władze Białegostoku przygotowały plan ewakuacji, a dotyczy mieszkańców aż 60 ulic w mieście, a także kolejnych 45 ulic w Zaściankach i Grabówce. To ze względu na szacowany promień wybuchu ważącej blisko pół tony lotniczej bomby z okresu II wojny światowej. Natrafili na nią wczoraj pracownicy remontujące ulicę Ciołkowskiego. Podczas niedzielnej ewakuacji władze zapewnią mieszkańcom darmową komunikację, a już dziś o tym, że w niedzielę białostoczanie będą musieli opuścić swoje mieszkania, będą ich informować policjanci i strażnicy miejsca. Początek tej niedzieli akcji samo południa. Pierwsze umowy realizujące koncepcję Trójmorza podpisały w Warszawie polskie i chorwackie firmy. Przedstawiciele 12 państw, które wzięły udział w szczycie Trójmorza, podpisali deklarację o współpracy. Prezydent Andrzej Duda mówił dziś, że jest bardzo zadowolony ze spotkania w Warszawie. Cieszę się z tego, że przebiegł on w tak znakomity sposób. Cieszę się z tego, że podpisaliśmy tą wspólną deklarację wczoraj kończącą szczyt Trójmorza, w której zapowiadamy powstanie forum biznesu Trójmorza. Cieszę się również z zaproszenia, jakie wystosował prezydent Rumunii, pan Klaus Iohannis, do tego, aby następny szczyt Trójmorza za rok odbył się w Bukareszcie. Kolejny szczyt Trójmorza, jak słyszeliśmy, już za rok. Słuchasz informacji TOK FM. A w nich jeszcze apel krakowskich lekarzy z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Apel do rodziców, by zakładali kaski dzieciom jeżdżącym na rowerach, rolkach i deskorolkach. Tylko w zeszłym tygodniu do szpitala trafiło 4 dzieci z urazami głowy, którym kask mogłyby zapobiec. Paulina Nawrocka. Latem do wypadków dochodzi najczęściej, ostatnio jest ich mnóstwo. 8-latek spod Krakowa miał wielkie szczęście, mówi neurochirurg Łukasz Klasa z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego. Chyba anioł stróż za plecami stał, bo chłopiec został potrącony przez samochód osobowy na rowerze bez kasku. Wyszedł na szczęście bez szwanku, no. Natomiast tego typu uraz nie
niestety może skończyć się tragicznie, czyli śmiercią. Rodzice chłopca przyznali, że syn miał kask w domu, ale nie lubił go zakładać, bo i przekonanie dzieci do noszenia kasków do łatwych rzeczy nie należy. Pan sam nie za bardzo przechodzi w kasku, więc go ściąga. Pola ma nie tylko kask, ale ma na łokietniki i na kolana też. Chociaż nie lubi w tym jeździć, bo jej to utrudnia. Zakładam, ale niechętnie. Lekarze przekonują jednak, że warto przełamywać opór młodych rowerzystów. Dobry kask może zmniejszyć uraz głowy nawet o 70%. Z Krakowa Paulina Nawrocka, TOK FM. Więcej doniesień z kraju i świata na tokfm.pl. Kolejne informacje na naszej antenie o 16.20. Pogoda. Synoptycy ostrzegają przed burzami z gradem. Tak może być na terenie województw śląskiego, świętokrzyskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego. Również sobota będzie burzowa. Niedziela już w większości regionów ma być pogodna i gorąca. We Wrocławiu, Katowicach i Krakowie do 28 stopni. W niedzielę na Śląsku i w górach możliwe burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Zrobiłem tę pauzę właśnie dokładnie po to, żeby 16.07 wybiła, no bo to by było bez sensu mówić, że jest 16.06 i po sekundzie, czyli właściwie w momencie, kiedy kończyłbym mówić, że jest 16.06, to by się zrobiła 16.07, wprowadziłbym Państwa w błąd, a na to nie możemy sobie, jak wiadomo, pozwolić, bo przekazujemy zawsze informacje bardzo rzetelne i potwierdzone, więc właśnie 16.07 i 20 sekund dokładnie, chociaż już właściwie jest 20. Jeden, dwa, no dobrze, nie wchodźmy w to. Jakub Dewiańczuk w studiu, dziennik Gazeta Prawna, dzień dobry, publicysta, krytyk filmowy i autor bardzo prowokacyjnego tekstu opublikowanego w IKIMAG, magazynie internetowym pod tytułem 5 franczyz filmowych, które powinny zniknąć z ekranów kin, i piszesz właśnie w swoim tekście o takich serialach, można powiedzieć, fabularnych, których kolejne odsłony co jakiś czas w kinach się pojawiają i mnóstwo ludzi się tym bardzo ekscytuje, a ty uważasz, że to po prostu jest moment na to, żeby właśnie zakończyć niektóre produkcje, na przykład Obcego. Tam krytykujesz serię filmów o obcym. Niedawno mieliśmy premierę kolejnej części Obcego, Obcy Przymierze. Ja niestety nie oglądałem jeszcze tego Przymierza, mówiąc szczerze, ale ty oglądałeś. Tak, tak naprawdę takie złe? No niestety złe, tak. Tak, bez porównania z tym, czym Obcy był kiedyś. I nie mówię tylko o oryginale Ridleya Scotta, ale też o filmie Jamesa Camerona, czy nawet o trzeciej części wyreżyserowanej przez Davida Finchera. No ale ten jest wyjątkowo nieudany. Jeśli ktoś rozczarował się Prometeuszem, czyli pierwszym z tych prequeli, które Scott zapowiadał. Nie, to nawet ten Prometeusz się podobał. Wszyscy się tak rzucili z zębami na tego Prometeusza. Ja uważam, że był całkiem w porządku. No to jest szansa, że Przymierze trochę ci się spodoba, bo moim zdaniem jest odrobinę lepsze, ale kompletnie niepotrzebne. Czyli Prometeusz też ci się nie podobał? Prometeusz mi się nie podobał, ale... Dlaczego? Przede wszystkim rozczarowała mnie cała ta filozoficzna otoczka, którą Scott próbował wprowadzić, i być może, jak rozumiem, być może to jest ta rzecz, która tobie się podoba, że można analizować dzięki temu tę serię od różnych stron. Tam jest i filozofia, i teologia, czy jakaś pseudoteologia, powiedzmy. Mnie tam się bardzo podobało, że jest ten wątek rozwinięty tego takiego właśnie prometejskiego podbijania kosmosu z jednej strony, z drugiej strony takiego poszukiwania źródeł. Z trzeciej strony to poszukiwanie źródeł jest podszyte takim przekonaniem, że właściwie ludzkość jest taka wspaniała, zatem ta rasa, czy te istoty, które ludzkość zapoczątkowały, też muszą być takie wspaniałe, no a okazuje się, że po prostu jakiś koszmar to wszystko. Te źródła ludzkości leżą w jakimś po prostu straszliwym czymś, co jest pozbawione jakichkolwiek uczuć, co jest okrutne, przerażające i odpychające, i to jakoś głęboko potwierdza moje intuicje co do ludzkości, więc dlatego mi się podobało. Ale czy trzeba w to wciągać Obcego? To jest pytanie. No to jest inna sprawa, oczywiście. Zwłaszcza, że Scott trochę tę filozofię rozwija w Przymierzu.
trochę się z niej wycofuje. Nie do końca potrafi chyba zdecydować, w którą stronę, znaczy on pewnie jest zdecydowany, w którą stronę to ma zmierzać, no bo jednocześnie w przymierzu eliminuje właściwie te rasy inżynierów, która była odpowiedzialna za stworzenie ludzkości, też poniekąd za stworzenie tej rasy ksenomorfów, którą znamy z filmów o obcym. Tutaj pojawia się bardzo uwypuklony wątek, który można by było nazwać kreacjonistycznym, to znaczy te istoty, które znamy z wcześniejszych filmów, są efektem rozmaitych eksperymentów genetycznych. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać, bo być może podobnie jak ty, część słuchaczy jeszcze filmu nie widziała i chce zobaczyć. Nie przekonuje mnie ta filozofia, ale rzeczywiście jest o czym dyskutować, bo tam są różne wątki, które poddają się ciekawej analizie. Czytałem dosyć interesujący tekst, w którym była analizowana postać androida Davida. Tutaj pojawia się w dwóch postaciach i obie gra Michael Fassbender. I analizowana pod kątem metafory diabła. Więc to wszystko gdzieś daje się tak plastycznie naciągać do różnych moralnych, filozoficznych, etycznych systemów. Natomiast przede wszystkim ten film zawodzi jako film o obcym. To już nie jest ten klimat. Nawet to już film, nie jest. Ona nie umie powiedzieć, czy on. Film. To, film. Co było kiedyś, to brzmi jak narzekanie każdego, kto trochę dorósł i mówi, za moich czasów to było lepiej. Film. No ale za moich czasów to było lepiej, za naszych czasów to było lepiej. Obcy w ogóle jako seria on się poddawał różnym gatunkowym przemianom. To nigdy nie był przecież tak naprawdę poza szeroko pojętym science fiction jeden gatunek, że pierwszy Obcy był horrorem, drugi był filmem batalistycznym wręcz, trzeci był takim thrillerem z wątkiem też takim teologicznym, powiedzmy, czwarty był bardzo komiksowy, więc to nie chodzi o to, że to nie jest już horror science fiction, tylko to jest po prostu nieudany film i czuć w nim niestety, że Ridley Scott trochę stracił rękę do dobrych filmów. Właściwie no tego tyle produkuje i nieustająco coś wypuszcza pod tą swojego nazwiska, więc niestety większość z nich jest moim zdaniem nieudana. Wierzyłem w to, że się odrodził w jakiś sposób po premierze Marsjanina, no ale jednak to był jakiś wyjątek, że Obcy przymierze bliższy jest, jak się nazywał ten film, Exodus. Po prostu jest mieszaniną efektów specjalnych, źle prowadzonych aktorów z przeróżnymi jakimiś wątkami filozoficzno-religijnymi, które niekoniecznie tworzą spójną całość. Więc tak, Obcy jest rozczarowaniem, będzie pewnie kolejny, zobaczymy. Będzie czy nie będzie, bo słyszałem, że ma nie być właśnie. To się w Hollywood bardzo szybko zmienia. Scott jeszcze niedawno zapowiadał, że będą przynajmniej dwie części, które łączą ten cykl prometejski z podstawowym Obcym. Potem słyszałem, że będzie jedna. Teraz, jak mówisz, pojawiają się plotki, że nie będzie. Ja myślę, że będzie. Nawet, chociaż oczywiście, tak jak powiedziałeś, prowokacyjnie, chociaż prowokacji w tym nie ma. Chciałbym, żeby Obcy zniknął z ekranów kin jako filmowa seria. Być może ta chociaż jedna część powinna powstać, żeby już zakończyć tę serię, dać i odetchnąć. Kiedyś Obcy działał lepiej, bo był przekazywany w ręce różnych reżyserów. Każdy z tych twórców miał swoją wizję. Scott miał swoją, Cameron miał swoją, Fincher i Jean-Pierre Jeunet mieli swoje. Każdy zrobił to inaczej od poprzedników. Raz lepiej, raz gorzej, ale jakby to działało. Teraz Scott położył łapę. Były przecież parę lat temu przymiarki do tego, żeby nakręcić kolejny film z cyklu. Miał go reżyserować Neil Blomkamp, czyli ten południowoafrykański reżyser, twórca Dystryktu 9 i filmu Chappie. Bardzo mocno nad tym pracował. Ostatecznie został ten projekt skasowany, bo Scott stwierdził, że będzie robił swoje Prometeusze. No i robi. No i robi, ale nie on jeden odcina kupony od popularności jakiejś postaci albo jakichś
filmów właśnie. W ogóle ta instytucja franczyzy, bardzo ładne określenie, nie wiem, czy to jest twoja licencja poetyka, czy rzeczywiście nie, to tego jest typu skalka językowa, oczywiście określenia się używa w odniesieniu do tych Amerykanie filmów, tak? używają sformułowania franchise, ja wiem, że franczyza nie funkcjonuje ekonomicznie, generalnie znak czy co innego. Ale to taka jest językowa kalka, możemy mówić o seriach. Ja nie mam nic przeciwko odcinaniu kuponów od sławy. Ja bym bardzo nie chciał, żeby nagle przestały powstawać Gwiezdne Wojny, chociaż tam teraz też są jakieś zawirowania z filmem o młodym Hanie Solo. Bardzo bym nie chciał, żeby przestały powstawać Bondy, które mają swoje Bondy nie mogą przestać powstawać, absolutnie. I absolutnie nie ma dla mnie znaczenia, czy będzie jeszcze grał Daniel Craig, czy będzie to Idris Elba, czy Bondem będzie kobieta. Nie ma to znaczenia. Po prostu bardzo chcę zobaczyć nowego Bonda, cieszyć się, że jest fajny, albo złościć się, że jest niedobry. Ale oczywiście one muszą być. Muszą być. Ale nie wszystkie filmy muszą być i o tych, które nie muszą właśnie, o kinie niekoniecznym jeszcze będziemy rozmawiali po informacjach. Jakub Demiańczuk jest państwa gościem. Przyjmuję dwa razy w weekend, w sobotę i niedzielę od 16 w Radiu Tok FM. O, na wizytę u doktora zaprasza Ewa Podolska. I zdrowia życzę. Reklama. Wyobraź pan sobie słońce, jasne niebo. Długa myślę, że nie przepłacasz. To porażające, prawda? Na lato polecamy rażąco niskie ceny w sklepach Euro. 4K Ultra HD, 50 cali Samsung Smart za 2799. 43 cale Smart TV LG Wi-Fi za 1690. Smartfon Xiaomi 4X, antywirus w komplecie za 899 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Mamo, tato, kupuj mi lato. Tylko z nami dziecko leci całkowicie gratis. Już dziś rezerwuj rodzinne wakacje z biurem podróży Sun and Fun Holidays. www.sunfun.pl. Liczba miejsc ograniczona. Bierzesz coś na odchudzanie? Moja żona stosuje chyba Slimin. Ale to tabletki na wątrobę. I na odchudzanie. To tylko efekt uboczny. Uboczny? Bo znikają boczki. Suplement diety chyba Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg zmaty zbiera odchudzanie poprzez spowolnienie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Weekendy są super! A zwłaszcza w Tesco. Złap weekendowe super oferty. Już teraz ciesz się soczystością arbuza za złoty 29 za kilogram. Sięgnij też po 1,5 litrową naturalną wodę mineralną Kropla Beskidu. 6 butelek za 6 zł. Aż do niedzieli. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Sadzamy je na przednim fotelu. Ustawiamy nadmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Sim Iberis Rizoma zmniejsza odczucia wymiotne i skołowanie podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Super! I zobacz, nie jest senna ani otępiała. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Harry Potter i Komnata Tajemnic in Concert. Film na wielkim ekranie przy muzyce symfonicznej na żywo. Nie przegap drugiej części koncertów do filmów o Harry Potterze. W październiku w Szczecinie, Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu i Krakowie. Bilety na eventim.pl. James Newton Howard po raz pierwszy w Polsce. Autor muzyki do największych hollywoodzkich produkcji. Igrzyska Śmierci, Mroczny Rycerz, Pretty Woman, Szósty Zmysł czy Fantastyczne Zwierzęta. Kraków, Warszawa, 26-27 listopada. Bilety na eventim.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który zawiera magnez o znakomitej bioretencji. Ale to nie wszystko. Suplement diety Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Teraz również Neomax Kurcz Mus w formie tabletek musujących. Reklama.
pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. 16.20. Elżbieta Mazur, zapraszam. Donald Trump po raz pierwszy spotyka się z Władimirem Putinem. Liderzy obydwu państw rozmawiają podczas trwającego w Hamburgu szczytu G20. W tle rozmów między Trumpem i Putinem jest temat ingerowania Moskwy w ostatnie wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Jak podkreślał w TOK FM amerykanista i historyk dr Piotr Tarczyński, Trump nie traktuje jednak tego tematu poważnie. Dzisiaj się spotyka z Putinem i wolałby nie antagonizować go zawczasu. No ale to też nie jest nic nowego, znaczy Trump się wypowiada w tym tonie od samego początku, tak jak nawet prominentni konserwatyści amerykańscy przyznają, jakby panuje pewien konsensus w Stanach, że Rosja ingerowała w wybory, to Trump jest jakby jedyny, który tego nie przyjmuje do wiadomości. Według różnych źródeł rozmowa Trump-Putin ma trwać do godziny. Polityk rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny wyszedł dziś na wolność po 25 dniach aresztu. Po zwolnieniu Nawalny pojawił się w moskiewskim biurze swojej Fundacji Walki z Korupcją. PiS przegłosował dzisiaj w Sejmie oszczędności w programie Rodzina 500+. Wszystkie propozycje